O 7 rano obudził nas traktor, taki wiecie, kosiarka, jeździli kurwa po łbach normalnie, napierdalali, nie patrzyli, że ktoś śpi czy nie śpi, gówno ich to obchodziło. Także taka była pobudka. Ludzie wszędzie bardzo sympatyczni, pomocni. Na czym ja skończyłem? Na Słowenii. Następnego dnia wstaliśmy koło 9 i pojechaliśmy sobie na chwilę na Chorwację. Na błyszczanie, woda zdemineralizowana. Polecam w ten sposób. Jeszcze mycie proskiem, bo blacha jest ujebana jak święta ziemia. Dobra, teraz jedziemy. Woda zdemineralizowana, polecam, bo wtedy nie zostają smugi na moto. Oczywiście jeszcze wytrzemy elegancko całego motunga. Później nasmarujemy łańcuch. No i jesteśmy na tej Słowenii. Się skończyła woda. Mam jeszcze dwójkę, mam dwójkę. Co nosi informatyk i youtuber w portfelu? Przejściówkę na SD. Proste. I w tej Słowenii przyjechaliśmy kawałek na Chorwację, tylko Chorwacja nie jest w Schengen. W jedną stronę nawet, słuchajcie, nie zdejmowałem kasku. Tylko pokazałem dowód i pojechałem dalej. Z drugą stronę już wyszli panowie celnicy, więc zdjąłem kask, żeby nie było. I wtedy przyjechaliśmy, to był chyba najgorszy dzień pod względem zmęczenia, bo dystanse tam były też 300-400, nawet 500 km, ale to nawet nie o to chodziło. Tylko chodziło o to, że wpieprzyliśmy się tego dnia, to był piątek, wpieprzyliśmy się w Wiedeń. No i słuchajcie, w tym Wiedniu straciliśmy w chuj czasu. Po prostu nigdy więcej nie zaufam na tyle nawigacji, żeby po prostu się wpieprzyć w takie miasto, którego de facto nie chcieliśmy ani zwiedzać, ani nic, tak? Więc to było zupełnie niepotrzebne. Piękny jesteś, GS-ik mój. Jak widzicie, nawet opon nie dotarłem. Dobra jest, coś mi tutaj przypominajka, jakaś krople do oczu. Okej. Dzisiaj może być trochę długo, ale jeszcze wam pogadam różne głupoty. Okej. Kolejki nie ma, to sobie tutaj szmatką przetrzemy GS-ora. Tylko oczywiście gdzieś już kluczyk musiałem wpierdolić. To inaczej się nie da. Tu nie mam. Tu mam. Jest i mój kluczyk. Okej. Kluczyk miałem otworzyć kanapę, bo tu mam, słuchajcie, taką zajebistą szmatkę, którą będę pucował i gadał wam jeszcze o wyjeździe. No i wpieprzyliśmy się w ten Wiedeń, co nie było fajne, ani miłe, ani nic. Także to nie było sympatyczne. No ale nic, przejechaliśmy ten Wiedeń, przejechaliśmy tego dnia całą Austrię i Słowenię, dojechaliśmy do granicy
austriacko-czeski. No i tam znaleźliśmy jakiś kemping nad jeziorem, nawet dość fajny, tylko było w cholerę ludzi, bo wiadomo, chyba Czesi nie mają za wiele jezior. No i chyba wszyscy się tam zjechali. Było głośno, ale mieliśmy wyjebane. Najlepsze, że nie kupiliśmy nic do żarcia. I gdyby nie to, że na kempingu można było płacić w euro w barze, to byśmy nic prawie tego dnia, słuchajcie, nie jedli. Oczywiście namiotki 23 już spaliśmy, bo już nie mieliśmy, kurde, siły na nic. A wiedzieliśmy, że drugiego dnia wstajemy, chcemy wstać o 7, bo mamy dolot do Warszawy i ostatniego dnia zrobiliśmy dolot z właśnie spod tej granicy do Warszawy. To tam 600 czy 700 km wyszło. Już osraliśmy drogi lokalne, bo tak to jeździliśmy drogami lokalnymi, tylko cisnęliśmy ekspresówkami i autostradami. Stwierdziliśmy, że olewamy system. Tutaj, kurwa, z marem się upierdzieliło. Okej. No i ostatniego dnia, czyli to była sobota. Mieliśmy w sobotę albo w niedzielę wrócić, doleciliśmy z tej Austrii do Warszawy. Także cały czas ekspresówkami było nudno jak cholera, ale przynajmniej w miarę szybko. Szybko też nie cisnęliśmy, koło 120. Jeszcze taka ciekawostka, że GS na takim dystansie, takiej trasie wydecha, umyjemy. Słuchajcie, średnie spalanie miałem na poziomie 3,5-4 litry, nie na setkę, także pod względem ekonomii, jak ktoś chce ekonomiczne moto, to mogę 100% polecić GS-ora, bo naprawdę ja nigdy nie liczyłem spalania, bo dla mnie moto to jest dla przyjemności jazda. Jak trzeba, to tankuję i tyle, nie? Jak jeszcze bym miał wnikać, ile ono pali, to bym się pochlastał. No ale czasami było tak, że kumpel Trumpka tankował mniej więcej półtora raza jak ja raz Suzuki, nie? Także słuchajcie, to może być jeszcze podsumowanie, ostatni motovlog z GS-em. Jeszcze będzie taki filmik podsumowujący. Pokażę wam GS-a, jak wyglądał po wyjeździe. Nie wiem, czy się sprzeda, wiadomo, ale ktoś tam ma przyjechać oglądać. Więc możliwe, że zostanę bez moto. Kanał będzie pusty. Jakieś tam może stare filmiki powyciągam, bo trochę materiału mam nieobrobionego jeszcze, którego nie widzieliście, więc może wam go będę wrzucał powoli. Oczywiście jak kupię nowe moto, to się wam pochwalę. Jeszcze mogę wam powiedzieć, co chcę kupić. Nie wiem, co chcę kupić. Będę patrzył, szukał, jeździł, oglądał i wtedy sobie zdecyduję, co mi pasuje. To miałem kupić właśnie Transalpa, że będę sobie jeździł po Europie, ale ja, słuchajcie, jestem niski i Trumpek jest dla mnie za wysoki. Ja stwierdziłem, że nie będę się męczył z moto jakoś specjalnie, bo jest fajny i wygodny, to prawda, ale trzeba, na razie nie planuję takich dłuższych wyjazdów, więc nie wiem, co kupię.
coś fajnego, coś z większą mocą na pewno. Nie chcę coś na wtrysku, nie? Bo nie chcę już gaźnikowca. Dlaczego nie chcę gaźnikowca? Nie wiem dlaczego, wkurwia mnie. Ssanie i tak dalej. A tą ceberkę, co miałem pożyczoną, była oczywiście na wtrysku. I to był zajebisty sprzęt. Po prostu zajebisty. Teraz będę szukał kluczyka. No i mam, że ciepło. O. Trochę wiesz, miałem już szmatkę. Tutaj widzicie, gdzie jest. Jest bardzo ładnym motocyklem. Według mnie. Zajebiście o niego dbałem. Trochę ma uszczerbków na zdrowiu. Typu tam, tutaj, tam, ale... Miałem zrobić walk around. No ale chyba się nie wyrobi. Z walk around GS-a. Być może, że dzisiaj się... Z moim maleństwem pierwszym moto. No pierwszego moto, słuchajcie, jest zawsze sentyment. Tak jak do pierwszego samochodu miałem. Pierwszym moim autem był Peugeot 206. Zajebisty sentyment mam do niego. No bo wiadomo, pierwsze jakieś przygody, pierwsze ten. Człowiek trochę się bał jeździć. A tak to. Wiecie co, ja chyba to podnę na jakieś kawałki, bo chyba już ze 20 minut gadam, więc będą filmiki pociągnięte gdzieś tak po 10, 12, 15 minut, żeby ktoś to obejrzał. Teraz myślę, że jak kupię nowe moto, będę częściej robił jakieś vlogi, nawet myślę o koncepcji. Słuchajcie, takie jak kiedyś swego czasu miał Jan Jarsix, czyli daily vlogi, nie? To jest wyzwanie, bo to wiadomo, trzeba codziennie jeździć, a ja codziennie nie jeżdżę, bardziej jeżdżę w weekendy. No ale jakbyście chcieli takie daily vlogi, no nie wiem, bym komentował pogodę, co się dzieje, może wydarzenia jakieś na świecie, jakieś takie rzeczy. Zobaczymy, jakby to wyszło. Zobaczymy, jak szybko kupię drugie moto, bo to jest, jakby motovlog bez moto, to się nie nadaje. To się nie da. Według mnie, chociaż są tacy, którzy... Kurde, mnie ten smartu. Którzy potrafią. No ale ja nie potrafię. Dobra, słuchajcie, Giesior jest chyba czysty, jeszcze trochę się teraz przywietrzy obecnie. I sobie jeszcze raz go wyczyszczę, jeszcze raz go wypotuję, wsadzę go pod pokrowczyk i niech sobie może pojedzie w świat. Troszkę mi go szkoda, ale fajne moto, ale trzeba to zmienić. Nie ma sentymentów. Dobra, słuchajcie, ja kończę gadkę i do zobaczenia w kolejnych vlogach, kolejnych nagrywkach. Na razie. See ya!